mamy 2,5 punktu przewagi po pierwszej serii. Po pierwszej grupie nad Norwegami. I Dawid. Będzie daleko. Ładnie! Ależ fantastycznie. Prosto z hej. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam grę z Key Sniper Online, która jest okropna. To jest jakby towarzyszy, jakby przeżycia, które towarzyszą pokazywaniu i graniu w tę grę są takie, ja się nie czuję zbyt komfortowo, no ale to jest gra robiona przez polskich deweloperów. Zobaczyłem, że pisali, pokazywali coś na Facebooku i pomyślałem, a wesprę ich, no bo są na Greenlight i można zagłosować, żeby ta gra trafiła na Steama. Oni robili grę Street Warrior Online poprzednio, jeżeli ktoś kojarzy. Teraz mierzą się z takim oto symulatorem narciarskiego strzelca. Proszę was bardzo serdecznie, no, rzućcie okiem. No to lecimy. Mamy kilka fajnych miejsc, z których można strzelać do naszych skoczków. Więc można sobie je wybrać, ale najpierw wybierzemy sobie, spróbujemy sobie poszukać takiego miejsca, gdzie jest mały dystans i kupimy odpowiednią snajperkę. Ja trochę pograłem, więc mam już trochę gotówki, 198 tysięcy. Używałem kuszy ostatnio, ale to wam pokażę na końcu. Poszukamy sobie czegoś, co... To jest niezłe, ma dużą szybkostrzelność, także można było łopać, wystrzelić wiele pocisków. O, rany, to są najsłabsze pukawki. Używałem na początku tej, mój Boże, ileż ja się męczyłem, żeby trafić cokolwiek. Ale teraz stać nas prawie na najlepszą, a co to jest? Zielone tabletki. A, wydłużają ten... koncentrację, która też jest ważnym elementem całej zabawy, więc kuszę mam, to sobie być może kupię, ale sięgniemy po BR-14, tak się nazywa ta pukawka, wyekwipujemy ją i spróbujemy sobie postrzelać na krótkim dystansie, no na przykład tutaj, balkon, 62 metry, czterech skoczków będzie naraz, więc sam raz do mojej pukawki. Balkon jest po prawej tutaj, zaraz. Okej. Okay. Jest. Wszystkie cztery weszły. O kurde, dostał w biodro. I teraz zobaczymy, na jaki dystans poleci. O Boże drogi. Ale tu leżą jeszcze koledzy z drużyny. O rany. 149 metrów. Czy jest to... Jaki ja muszę dystans pokonać? A nie, nie ma tutaj. Nie ma tutaj. Takiego znaczenia to. No dobra. Leci następny. To już chyba pojedynczy tylko. Więc próbujmy go jakoś trafić ładnie, tak? To jest tylko pojedynczy skoczek. Chyba powinno... O kurde... Chciałem go trafić w głowę prosto. Co być może nie jest dobrym zamiarem. Należy brać pod uwagę, że to nie jest zabawa dla normalnych, nie? Więc... 140 metrów? 144. Więc jakoś tak... Spróbuję opanować swój entuzjazm i potraktować... Nie, no nie wiem jak do tego podchodzić w ogóle, szaleństwo kompletne. Zaraz sobie zmienimy broń i ten... Spojrzymy sobie na tą sprawę z innego... Spróbujemy trafić w głowę, nie? Tego skoczka. Ach, nie, niestety nie. To będzie raczej serce, płuca... A nie, po prostu dostał w kark. Trochę poniżej linii karku. No i leć, orle, leć! Dystans nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, więc nie powinienem się tym w ogóle przejmować, ale powiem wam, kiedyś, jak byłem mały, to żeśmy z ojcem oglądali skoki narciarskie, jeszcze na długo przed małyszem. Chociaż historia nie jest dobra na tę grę, ale żeśmy zgadywali, próbowali ocenić, jak daleko poleci, więc ja zgadywałem, tato zgadywał, a potem żeśmy sprawdzali sędziów i czasami się udało fajnie trafić. Dobra, teraz poszło chyba w głowę. O nie, znowu w kark, trochę za nisko. Ale leci. Dobrze, byle się dobrze odbił.
I to nie z progu, ale poza progiem. Znowu około 140, prawie 150. 147 metrów. Ilu nam zostało jeszcze skoczków w tej rundzie? Jest ostatnia. Dwóch będzie leciało. W porządku. Musiałbym dwóch trafić w głowę, żeby mi zaliczyło zadanie jakoś. Wyjątkowo. Okej. A nie. Dostał w pupę chyba. Nie, o, w płuco, w serce. Tu w płuca dostał. No, w płuca. Tylko jedno trafienie w mózg. Ale może dystans będzie zadowalający za to. No kurde, 160, 160 parę metrów chyba. 170 może nawet. Nie, 157, o boż. Źle wyliczyłem. No to... To się dokonało. No dobra, to teraz sięgniemy sobie po coś innego chyba. Po inną broń. Weźmy sobie z tego arsenału, jak jest to jest kasą, 140. Kuszę wezmę sobie na końcu. Teraz niech będzie... To jest najlepszy zoom i bardzo stabilna spluwa. A jak jest tutaj? Najbardziej stabilna jest kusza, to jest ciekawostka. To może weźmy sobie kuszę i wybierzemy jakiś bardzo, bardzo odległy dystans. Może nie jakiś tak super odległy, ale jednak... Najwięcej jest tutaj, 355 metrów, ale sobie zagrajmy na 203. 203 to już jest porządny dystans, chociaż przy tym zoomie tutaj nie powinno być tak źle. Jestem gdzieś na trybunach. O, rany boskie. Uff. Gdzieś mi zeszło lekko. Chyba to nie jest... O, rany boskie! O, ale poszło prosto w usta. Okej. Okay. 150 metrów chyba będzie. Teraz strzelam pod... 165 metrów, wow, nieźle. Trochę strzelam pod prąd, nie? Spowalniam go, trafiając z tej strony. Jezu, jakie to jest okropne. Nie mogli wymyślić czegoś innego? Strzelanie do kurczaków, ptaków przelatujących w powietrzu? Nie wiem, no cokolwiek. To byłaby całkiem fajna rozrywka. O, rany boskie. Ach, kurde. No, nieźle. Znowu w głowę, ale nie w mózg. Ja bym mógł, no na przykład. O, Boże. Ja już bym wolał w kibiców strzelać, to wam opowiem historię, jak oglądaliśmy z ojcem kiedyś... A nie, to nie z ojcem, bo już jak był małyż, był też Hanawald, taki niemiecki skoczek. I jak były zawody w Zakopanem, to jak on Hanawald jak jechał wyciągiem, to polscy kibice rzucali w niego ścieżkami, tak po chamsku po prostu. Tak mi było wstyd. Jakby mi wtedy ktoś dał karabin, to bym strzelał do tych. Ach, Holender. Ale dostał w żebra i dostał w płucach. I to tak, to jest naprawdę, tak pomyślałem, kurde, kibice. To był taki czas, że... Uła, ładny lot. To był taki czas, że skoków narciarskich jeszcze się nie oglądało tak strasznie, ale potem pojawił się Małysz, zaczął wygrywać i pomyślałem sobie, chyba kibice piłkarscy zaczęli jeździć na te zawody, bo nie wiem, jakim chamem trzeba być, żeby... To jest sport, nie? To jest konkurencja. Uczciwa powinna być, nie? Czy coś, nie wiem, jakiś z honorem trzeba do tego podchodzić, no. Rozumiecie. O, chyba teraz idealnie, tam gdzie chciałem, posłałem. A nie, tak szczyt... Pocisk zawsze trafia dokładnie w to miejsce, w które celujemy, tam nie ma żadnego... Ale leci. Nie ma żadnego kąta opadania, ani nic z tych rzeczy. 132 metry. Ilu mi jeszcze zostało tutaj? Dobra, to jest ostatnia i będzie dwóch. Będzie dwóch. Tymi pierwszymi podstawowymi broniami, jak się strzela, to jest koszmar. Ale to potem się kupuje te lepsze i... Może bym trafił najpierw drugiego, a potem pierwszego, to by było coś, nie?
O kurde. Tak poszło pomiędzy najważniejszymi organami. Okej. Okay. No, panie kochany. Dwa trafienia, kasa razy dwa. Spokojnie stać mnie na wszystkie. Okej. Okay. 15 tysięcy zarobiłem za to zabójstwo. Zaraz sobie zobaczymy jeszcze tą ciężką snajperkę, która jest tutaj. No dobra. Spróbujmy sobie poszukać jakiegoś innego wyzwania. Może nie jakoś tam skrajnie daleko. 379 metrów? 355. No dobra, spróbujmy to. Nie wróżę sobie wielkich sukcesów strzelając z tego dystansu, no ale... Jest, poszło. Co za pocisk? O Jezu drogi. Serce, płuca i wątroba. Leć, 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 leć. O, shit. No nie. Naleciał cały i zdrowy. Nie wiem, czy się cieszyć, czy się martwić. To chyba będzie dobry strzał. A nie. Myślałem, że w głowę. To poszło tylko po żebrach, po biodrze. Tak czy inaczej, dwóch trafionych. I leć! Leć, orle! O Boże! O nie. Rany boskie, 150? 147. Kusza, okej. Okay. Wróć, start. To z lodowca strzelamy. Oni się będą równolegle poruszać do nas, więc... Nerki i cała masa innych rzeczy na wysokości bioder. Leć! O Boże! Dystans chyba będzie nie też w okolicy 130 metrów. Poszło. Prosto w człowieka. O Boże. A gdzie mu przybił? Ramię tylko? Jest, masz szansę przeżyć to. Nie był taki... O Boże. O! 150 metrów. 151 nawet. No i to by było na tyle, na więcej siły nie mam. Wydaje mi się, że być może w wykonaniu youtuberów, którzy bardziej stawiają na szaleństwo, to może być interesujące. Ja to tak trochę biorę do siebie i wczuwam się w to i nie podoba mi się to, co czuję. Więc może nie dla mnie, ale... To jest, no, to są jednak gry, no nie należy tego traktować w 100% serio, tak sobie myślę. I też z drugiej strony pewnie nie jest to aż tak mocna i kontrowersyjna produkcja jak Hatred. Chociaż kto wie, no sami ocencie. Ja was pozdrawiam bardzo serdecznie i trzymajcie się. Hej, hej.